Czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie choroby jest wirus. Wirus afrykańskiego pomoru świń. Jakie objawy powinny nasunąć właścicielowi zwierząt podejrzenie afrykańskiego pomoru świń? Są to objawy kliniczne takie jak gorączka u świń, ona wynosi około 41,5 stopnia do 42 stopni, brak apetytu, na początku zahamowanie apetytu, a potem całkowity brak apetytu, wybroczyna skórze oraz zasinienia, przede wszystkim na uszach i podbrzuszu. Ciekawą sprawą jest, że najczęściej choroba zaczyna się u macior lub u tuczników. Jeżeli mamy w stadzie maciory prośne, niejednokrotnie te maciory ronią. Mówiąc o objawach klinicznych, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Rolnik, u którego wystąpi afrykański pomór świń, dostaje pełne odszkodowanie za wystąpienie tej choroby i za likwidację stada. Dlatego w żadnym wypadku, w momencie jak zauważy on objawy chorobowe u prosiąt czy wachlaków, nie powinien on starać się sprzedać te zwierzęta na zewnątrz. Bo postępując tak, naraża wszystkich swoich kupców, którym sprzedaje ten niewłaściwy materiał. Czyli proszę pamiętać, że jest pełne odszkodowanie za afrykański pomór świń. Dlatego najlepiej jest natychmiast zgłosić podejrzenie choroby inspekcji weterynaryjnej, zamknąć stado i czekanie na wyniki badań laboratoryjnych. Nie zawsze one są dodatnie. Jak są potwierdzamy, że są ujemne, stado zostanie zwolnione z tych rygorów i wszystko wraca do normy. Jeżeli wynik jest dodatni, stado jest likwidowane i jeszcze raz podkreślam, właściciel stada dostaje pełne odszkodowanie. Bardzo często pada pytanie, jak ochronić stado przed afrykańskim pomorem świń. Odpowiadam, że sprawa jest stosunkowo prosta. Przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji naprawdę chroni nasze stado przed tą chorobą. Ale na czym polegają te podstawowe zasady bioasekuracji? Przede wszystkim właściciel gospodarstwa powinien wiedzieć, że dysponuje kapitałem, który musi być chroniony, czyli stado, chlewnia powinna być ogrodzona, tak by na jej teren oraz na teren otoczenia chlewni nie dostawały się dziki. Druga sprawa, musi zdawać sobie sprawę, że nie może wprowadzać do swojego gospodarstwa świń z nieznanego miejsca pochodzenia. Trzecie, nigdy nie powinien wpuszczać na teren gospodarstwa samochodów przyjeżdżających z nieznanego źródła, a przede wszystkim samochodów z rzeźni i zakładów utylizacyjnych. Generalnie żaden pojazd niepotrzebny nie powinien na teren gospodarstwa wjeżdżać. Podobnie, nawet jak mamy najlepsze stado, najlepsze wyniki produkcyjne, nie powinniśmy wpuszczać do stada ludzi. Jeżeli ktokolwiek musi wejść do stada, powinien przebrać się, zmienić obuwie, a jeżeli to możliwe, wykąpać się. Zawsze przed budynkiem, przed każdym budynkiem i przed wejściem do chlewni powinna być mata dezynfekcyjna solidnie nasączona środkiem dezynfekcyjnym. I pamiętajmy, że ta mata jest po to, żeby służyła do dezynfekcji, a nie na pokaz. To jest niezwykle ważne. Ważne jest także, że każdy, kto wchodzi do chlewni, musi się przebrać. Musi nałożyć na siebie kombinezon i najlepiej jednorazowego użytku. Jeżeli te warunki spełnimy, to gwarantuję, że w zasadzie nie ma szans na to, by doszło do zakażenia stada. Wirus tam, ten inaczej niż inne drobnoustroje, nie szerzy się drogą powietrzną i nigdy nie wykazano, by przenosiły go ptaki. Nie powinniśmy wnosić na teren chlewni żadnych artykułów żywnościowych związanych z pochodzenia zwierzęcego, a przede wszystkim wieprzowiny. Bo może się tak zdarzyć, że ktoś ubił świnię i zrobił z niej kiełbasy czy szynkę. Ta kiełbasa nie będzie niebezpieczna dla ludzi, ale ona jest bardzo niebezpieczna dla świń.
Powiedziałbym także, że niedopuszczalne jest w zasadzie, by właściciele chlewni brali udział w polowaniach na dziki, bo tam może być kontakt z wirusem pomoru. Także nie wprowadzamy na teren naszego gospodarstwa mięsa dzików, a także mięsa świń z nieznanego źródła pochodzenia. Czyli robienie kiełbas czy wędlin na terenie gospodarstwa z mięsa przywiezionego jest zawsze ryzykowne. Pamiętajmy, że jeżeli wybucha pomór w danym miejscu, nazywamy to ogniskiem, to wtedy w promieniu 3 km będą wybite wszystkie stada świń. Czyli jednym słowem, jeszcze raz powtórzę, gospodarz, który lekceważy wszelkich zasad, naraża wszystkich wokół siebie.